Dobry deń. Ja jestem Michał Swat, tak jak rzekł Jachnik. Kto z was mówi niejakimi słowiańskimi językami? No to jest dobro. dobro. Akoby niekto nieco nie rozumiał, ja mogę tam jeszcze, ibo nie mówi na nikakom słowiańskim języku, ja mogę rzekti nieco tako, że na angielskim, niekakową część slajda. Mnogo dobro. Rozumiejete? Nie rozumiejete tako? Mnogo dobro. No i tak, teoretycznie ja bych mógł k wam mówić na angielskim, no ja chcę wam pokazać w praktyce, kako, czy to jest međuslovjanski język. No da, međuslovjanski język to jest pomocny projekt takiego pomocnego języka, który może ludziom pomagać w rozumieniu drugich słowiańskich języków, w komunikacji z drugimi ludziami, słowiańskojęzycznymi ludziami, także na przykład w turystyce i tak dalej. Ja w projekcie međuslovjanskiego języka jestem przybliżno 9 lat. I osobliwo jest to, że ja jeszcze nie uczył jestem się nikakiego drugiego słowiańskiego języka. To znaczy, ja znam jedino polski, mój rodny język, i međuslovjanski. A wszystko to drugo, co ja rozumiem z drugich słowiańskich języków, to jest jedino od kontakta z drugimi Słowianami, da? I tak wy praktycznie możecie widzieć mnie wyższe, jak ja mówię na međuslovjanskim języku. I tak, moment, to jest... Da, to jest plan prezentacji. Czy to jest međuslovjanski? Jeszcze tako, że... Da. Czy to jest međuslovjanski? To jest główne pytanie. I ja bym chciał wam pokazać to w praktyce. Da. No, tu jest mnogo poliglotów. Ja jestem jeszcze nie był na takiej konferencji. Tut i majete rzeczenia. Myslim, to wam będę mnie wyższe lekko rozumieć. Jest przełożenie na angielski język i są cztery polskie rzeczenia. I mówicie, kako myślicie, jakowa jest razlika w między tymi czterema polskimi rzeczeniami. Gdzie jest główna różnica? Kto zna, kto myśli? Nic to nie widzicie? Nic to? Nikto? Dobro. Główno... Co? Da, tako jest. Kolega jest uczestnik međuslovjanskiego projekta i on już ma instynkt, da? Co jest co? To jest główna razlika. Pierwsze rzeczenie i to trzecie rzeczenie jest mniej rozumliwe. Ako wy będziecie mówić na polskim języku, to wszystko to jest polski język, da? Jedyny język. To pierwsze rzeczenie mało Słowianów to będzie rozumieć. Mało. Tam jest mnogo takowych słów, synonimów, które są specyficzno polskie. Da? A tu, na przykład w tym rzeczeniu są słowa, które są wyższe międzynarodne. Na przykład Włochy, da? Italia. Da? Jedno i drugie słowo jest w polskim języku. I to jest jakoby główne prawilo, które jest w međuslovjanskim języku. I tu możecie uwidzieć to w praktyce. W
Seczto-to to jest oddzielny język. Tako, że ja jestem mnogo modyfikował tut porędek słów, na przykład dasia i tak dalej, daby to było możliwe uwidzieti te podobieństwa, da? Te wzajemne struktury. I jak widzicie, teoretycznie ja bych mógł riekti złapał się za łepetynę, da, na polską. No problem jest w tym, że na przykład łepetyna nie jest w bulgarskim ili w niekakom drugim słowiańskim języku, a głowa jest. I to, co jest międzysłowiański język, to jest centr, takowo središće między tymi wszystkimi słowami, które są wzajemno rozumliwe. I to jest główne prawidło międzysłowiańskiego języka, da? I samorozumno, ako człowiek mówi na międzysłowiańskim, potem jest potrzebno znać, które słowa są najwyższe rozumliwe. No, ako ja bych chciał, ja bych mógł lekko konwertować moje międzysłowiańskie, na przykład do polskiego. Dostateczno jest nemnogo fonetyczno i zmieniać swoje mówienie. Da? I ja mogę począć mówić na polskim języku ili nie co tak. I tak, jakie są efekty uczenia się międzysłowiańskiego języka? To ja wam mogę riekti, no, jako moje świadectwo. Ja pracował jestem w mnogich robotach, na przykład jako w targowym centrum, da? I tam na przykład w takim jako informacja. Przychodzili ludzie i oni chcieli znać, gdzie jest toalet, da? I na przykład przychodził niekakowy Czech, on słabo znał angielski. Ja jestem próbował mówić na międzysłowiańskim i on mnie rozumiał, da? Tako równo, na przykład, ja jestem był, na przykład, w spedytor, to jest człowiek, który posyła auta, da? Na przykład, od Polski do Francji, aby tam niekaki towar ili niekakowe drugie przedmioty przewozić. Tako, że telefonował jestem, na przykład, na Litwę, tam był niekakowy człowiek, który mówił na ruskom języku, tako ja jestem próbował z medżuslowianskom, nemnogo jestem to konwertował fonetyczno i on rozumiał. I myślił, że ja znam ruskie, a tako nie jest, generalno. I tako, że na przykład chwala tomu ja mogę, nie znam, czytać Wikipedię na drugich słowiańskich językach, ili na przykład, nie znam, oglądać niektóre wideo, podcasty i tako dalej. Samorozumno, to nie jest idealno. Ja na przykład, tako kako jest morekli, da? Są synonimy, które na przykład mi będzie trudno rozumieć. No, jest jakoby fundament, który ja znam i potem od jedino kontakta ja mogę i od konteksta ja mogę rozumieć mnogo. I uczyć się jedino z pomocą kontakta z drugimi Słowianami, no kako widzite, słowiańskojęzycznymi ludziami, no kako widzite, to już jest wielka pomoc za uczenie, ibo i masz jedyn fundament, da? Rozumliwe słowa. No da. I tak, możemy począć i nemnogo historię międzysłowiańskiego. Ja będę próbować to krótko mówić. Historia nie jest wszystkim zajmliwa. Są w międzysłowiańskim projekcie niektórzy ekstremisti, którzy także mają teorię, że starocyrkowno-słowiański język świętego Kirila i Metodego to także mógł być nemnogo takowy sztuczny język i to było nieco podobno k międzysłowiańskiemu. Ja nie znam, ale główno ważne jest to, że starocyrkowno-słowiański był język rozumliwy wszystkim Słowianom bez uczenia. Przybliżno jak międzysłowiański język. I on był jako liturgiczny język, jako także oficjalny język, na przykład w Chorwacji, tam pisali dokumenty na tym języku.
No potem on począł być stary, archaiczny. Jest diglosia, tak dalej, byli dialekty. I wy możecie widzieć, że tu są niekakowe podobieństwa, są niekakowe korzenie, no już nie jest możliwe mówić na przykład na starocyrkowno-słowiańskim i być rozumliwym drugim ludziom. Za to na przykład międzysłowiański nie archaizuje. Tam nie są archaiczne słowa, są jedyno rozumliwe słowa. To jest główno ważne. Możecie widzieć, że to by było mnie wyższe. Слышите нине от своего ума, слышите словенийское народи виси. Да? А в междусловянском есть слышите в тутом моменте, то не есть многословянское слово, но есть разумливо, свой разум, слышите целые славянские народы. Конструкция есть друга, суд друге слова, но генерально есть подобенство. I my możemy już uwidzieć, na przykład w tutom stoleciu, że cyrkowno-słowiański język był słabo rozumliwy. Jak na przykład mówił Piotr Skarga, to był takowy polski duchownik, swęczennik. I on na przykład pisał tam w tutej książce, że są słowiańskie narody i Polaki także są Słowiani i oni mówili jednym językiem, no on mówił, że aktualno jedino latyński jest dobry. I z tego powodu, że starocyrkowno-słowiański już nie jest rozumliwy i nawet prawosławni ludzie słabo rozumieją cyrkowno-słowiański. No jednocześnie, tak jak jestem mówił, ludzie widzieli, że są podobieństwa, są podobne języki. Jak dogovorić się jeden z drugim? No i tak poczęli pierwsze próby niekakowych takowych międzysłowiańskich projektów. I takowy najstarszy projekt, który ja znam, to jest słowiński język z Chorwacji, Szime Budinić. I tu jest zaisto jedna kniga ili dwie, które są na tym języku i trudno jest rzekić, co to jest. To jest takowa mieszanina, jest pismo bez porędka, jest takowy słownik bez porędka, nie jest nikakowa gramatyka, nie jest nikakowy słownik. On próbował pisać na latyńskim alfabecie. No to nie było mnogo dobro, jak widzicie. Ja nie mogę to rozumieć z tą ortografią, da? I to był jedyny metod. Prosto pisać bez nikakiego prawopisania, mieszać niekakowe słowa i bez słownika. Potem począł się projekt Matii Majara Zlińskiego, to już było 19. stulecie. I on mówił tak: nie jest potrzebno i mieć słownik. Prosto ważne jest, aby wsi ludzie pisali po swojemu, na swoim języku. No, ważny jest alfabet, ważne jest jedno prawopisanie. I tak on dzielał swój alfabet, a bez słownika. I potem on miał komplikowaną historię, może morekty. On potem był w niekakowych lagrach w Rosji. Jego książki nie były publikowane. To nie był mnogosławny projekt. No był już bliżej do międzysłowiańskiego języka. I potem w 2006 lecie poczynaje słowiański. Przedże tako, że byli drugie projekty, na przykład jak tutaj uzajemni prawopis Matii Majara Zlińskiego i jeszcze drugie. No tutaj projekt był najwyższe popularny. Siedzieli ludzie na forum w internecie i byli cztery rody, cztery typy tych języków. Byli rozliczne idee. Był słowiański P, to znaczy stworzyć język, który jest maksymalno prosty. Potem słowiański N, to znaczy
język, który jest prosty, no jednocześnie także jest potrzebny, aby to było naturalno. Nie może być i sztuczno i z tego powodu, że potem człowiek to słyszy i mówi, to jest niekako robotyczno, to jest nieestetyczno, ja to nie lubię, da? To mi się nienawidzi. A potem także był słowiowski, to była takowa mieszanina, i słowiański S, to znaczy schematyczny, aby tam było tak o mnie wyższe, logiczno. I te projekty nie bojowali jeden z drugim. Tam była wzajemna robota, tam oni imali drugie metody mówienia. No na przykład słownik, oni zjedyniali słownik, najpierw byli dwa ili trzy słowniki, potem byli dwa słowniki i jeden słownik. I na końcu słowiański N, jakoby była takowa naturalna selekcja, ewolucja, był najwyższe popularny. Ludziom było mnogo przytęgliwo, ako było i naturalno, i prosto. Da? I tako począł się jeden międzysłowiański projekt, niepolityczny, neutralny polityczno, języczny projekt takowych ludzi, którzy siedzieli tam w internecie. Był słowiański, który narodził się od słowiańskiego N, słowiowski, potem słowiowski poszedł do słowiańskiego i to był jedyny język. I także był nowosłowiański, Wojciecha Merunki z Czechii. I Wojciech Merunka, on nie znał nic to o słowiańskim, on nie słyszał o tym. Prosto Wojciech przyszedł i pomyślał tako. Jest starocerkowno-słowiański język, jest cerkowno-słowiański język liturgiczny, on jest mało rozumliwy. No, możemy brać to język i zdzielać, uczynić jego prostym. I on niemnogo zmienił język cerkowno-słowiański, tak aby był on wysoko rozumliwy i narodził się nowosłowiański język. A potem ludzie z słowiańskiego, Jan van Steenbergen i ludzie od nowosłowiańskiego, Wojciech Merunka, poznali jeden drugiego. I uwidzieli, że te ich dwa projekty są bliz jednakowe. Nie była wielka rozlika. Tako, jak ja jestem wam rekl, centr, języczny centr, jak jeste widzieli w tych słowiańskich rzeczeniach, jest jeden. I tako zaisto oni rekli, nowosłowiański i słowiański, słowiański, to są dialekty jednego języka. Zacz to rozdzielać się, da? Popróbujmy to niekako zjedynić. I tako narodził się międzysłowiański język. No te projekty byli jeszcze rozdzielone, a słownik był jeden. Tako potem poczęła się konferencja o międzysłowiańskim języku, CISLA, Międzynarodna Konferencja. Byli tam prezentacje na międzysłowiańskim języku. Ludzie mówili na międzysłowiańskim języku, tak jak ja. Byli ludzie z rozlicznych krain. I tako, że była stworzona Międzysłowiańska Komisja. Ja jestem člen komisji, Roberto tam jest, on jest także člen komisji. Ta komisja była stworzona, aby uczynić porządek z tymi gramatycznymi prawilami i aby zjedynić słowiański i nowosłowiański. Komisja robotała na mnogo miesięcy, my jesmo zjedynili tutaj język i tak poczęła się epocha międzysłowiańskiego języka. Międzysłowiański, nie międzysłowiański, da? W 2017. I potem w 2019 było niekako wideo na YouTubie, które było mnogo popularne, potem ludzie poczęli tam pisać i niekako Radio Nowa Europa było tako, że Wojciech Merunka zdjelał film The Painted Beard na, z międzysłowiańskim językiem także. I poczęła się
takowa popularyzacja tego projekta i z tego powodu, że przed tym projekt jeszcze był mnogo niszowy. Tam było niekoliko ludzi, mało ludzi, którzy siedzieli na małej grupie na Facebooku, na forum internetowym. No to był główno takowy język, no może projekt i pasjonatów, da? A tu czas od 2019 poczęła się popularyzacja. No i aktualno jest grupa na Facebooku, jest serwer na Discordzie, ja jestem tam admin, są teraz liczne facebookowe stranice, na przykład o poezji i tak dalej. Są dwa słowniki, które dwie internetowe stranice, które i mają jeden słownik, da? To jest jeden słownik prosto na dwóch stranicach. Na stranicy Jana van Steenbergena i także na drugiej internetowej stranicy. Jest kanał na YouTubie, jest takowy nauczny czasopis Wojciecha Merunki, choć aktualno on jest na mnogo mrtwy, ale jest. Są mnogie kanały na Telegramie. Darze niedawno był stworzony prototyp automatycznego translatora na Międzysłowiański. On jeszcze jest tak mnogo bez mózgu, no jest i jest robota z tym. I tak, że jesmo poczęli pytać komisję od ISO, może li ona nam dać kod. I procedura jest jakoby w tieczeniu. I tak. Jakowy jest alfabet międzysłowiańskiego języka? Słowiańskie ziemie są rozdzielone na dwa dziele, dwie części. Kiriliczna i latyniczna. I my jesmo prosto brali jotowaną kirilicą z serbo-chorwackiego, z niektórymi drugimi bukwami, jako na przykład Y. I potem czeski alfabet, który jest także w Chorwacji, w Słowenii, tako najwelikiej popularny alfabet. Nie brali jesmo na przykład kirilice z jotowanymi znakami, jako ja, ili ju, i z tego powodu, że to jest słabo rozumliwo drugim ludziom z juga, tak? Jako dawna Jugosławia. Oni nie będą rozumieć te pismena, te bukwy. No ludzie z Rosji jest szans, że oni będą rozumieć pismę, bukwę J serbską. I tako, że jeszcze są te niektóre opcjonalne bukwy, jak na przykład to ili to. Na przykład ta bukwa, to pismę znaczy, że jest niekakowa samogłaska, która może zawisno od języka transformować się. Na przykład słowo własy, da, własy i ma A z krążką. To znaczy, że w serbskim tam jest A, da, na przykład własy, da, własowi, coś tako. W czeskim także jest A. No na przykład w polskim może jest O, włosy, da. A w ukraińskim nie znam, jak to będzie coś jako wolosia ili coś tako. Wolosy, także jest o, olo. To jest pomoc za to, że kiedy ty na przykład idziesz do Polski, idziesz do Ukrainy, znasz, że tam jest A z krążką i nie mówisz własy. No ty chcesz być mnogo rozumliwy, za to ty mówisz włosy na przykład, da? Możesz transformować, tak jak ja jestem rzekł predże, przychodzić między fonetykami, aby być wysoko rozumliwym. No da, tu widzicie, jest grupa na Facebooku. To jest jeszcze stara fotka, tu czas jest na mnogo wyższy członów. Jest także wideospis na YouTubie. Aktualno jest przybliżno 400 wideo na Międzysłowiańską. Są to rozliczni YouTuberi, mniej wyższe aktywni. A, i mamy także słownik, który ma mnogo wersji na słowiańskich językach. I to wszystko to jest dobrowolska robota, da? Dobrowolna. Nikt ludziom nie płaci, prosto przychodzą ludzie i
dawając swoją robotę. Tu widzicie, jest Discordowy serwer. Są takowe cykliczne schodki w weekend. Możesz przychodzić i mówić na międzysłowiańskim języku na wideo ili na głosowym w czacie. Możesz pisać z ludźmi, pisać o niekakowych głupostiach ili niekakowych mądrych stwarach, jak chcesz. No i tako, że jest... Czy to tam jest potem? A, problemy projekta. Samorozumno międzysłowiański język rozwijaje się i tak dalej i robotajemy z tym. No tako, że są problemy, które nam jest potrzebno niekako eliminować. To znaczy, tak jak jestem rzekł, słownik to jest dobrowolna robota, da? Tak, nie wszystkie słowa są przyłożone na wszystkie słowiańskie języki, nie wszystkie wersje są gotowe. Także jest bieda, na przykład z rozumliwością, materiały k uczeniu, polityka, wojna, no i da, dobrowolska robota, tak jak jestem rzekł. Tu możecie widzieć, da, słowenski, no, Słowenców jest mało i tako jeszcze są potrzebne słowenskie przewody, na przykład. Jest tako, że drugi problem. Na przykład to słowo, tam to jest cała Odiseja z tym. To jest słowo pomilowati, ili izwiniti, ili nieco tako na międzysłowiańskim. Jeszcze myślimy, da? Jak to rekti, prosto I'm sorry, da? To nie jest tako, że ja mogę przychodzić do słownika i mówić, o, to jest krasiwo słowo, ja to będę dodawać, ja to dodam do słownika bez problemu. Nie. Najpierw wsi ludzie mówili izwinite. To jest kako na przykład w ruskom, kako w bulgarskom i tak dalej. No to potem niekto uwidział, że to jest mało rozumliwe na przykład Polakom ili w Czechii, da? Słabo słowo. Potrzebno jest iskati, potrzebno jest próbować znaleźć nieco drugo. Tako jesmo uwidzieli, że pomilowati jest we wszystkich językach. No mnogo rozumliwe słowo. Kako Boże pomiluj ili nieco tako. Możesz mówić prosto pomilujte, pomilujte, da, ili nieco tako. No potem na przykład Roberto mi rzekł, to jest takoże problem. Może być potrzebno jest mówić smilowati se. I z tego powodu, że pomiluj w czeskim i słowackim to jest drugi kontekst. Tam jest wyższe tako romantyczno, możemy rekti. Da? I tak, może być i smilować, smiluj se, będzie najwyższe rozumliwo. Uwidzimy. I to jest jeden z problemów międzysłowiańskiego słownika. Przychodzi człowiek, da? I on widzi na przykład trzy synonimy, a on jest nowy. On nie zna, który synonim jest najwyższy rozumliwy. W słowniku jest jedino jedno słowo i nie znasz detali, nie znasz, które słowo jest najwyższe rozumliwe, może być jest mnogo drugo znaczenie. To jest trudno rozumieć. To ja jestem dopisał samorozumno. I za to w słowniku są potrzebne ocenki rozumienia, rozumliwości słów. Przychodzi człowiek i on widzi, a dobro, i tak na przykład smiluj se jest najwysoko rozumliwo, jest najwyższe rozumliwo, potem na wtorym miejscu jest na przykład pomiluj, a izwinite to jest słabo słowo, regionalne słowo. I z tym aktualno tako, że trudimo se, no tam jest potrzebna robota programistów ili niekakowych lingwistów. Ja jestem także stworzył drużynę ludzi z wszystkich słowiańskich krain, którzy mogą mówić, o to mi jest rozumliwe, to mi nie jest rozumliwe. No tam także jest jeszcze są potrzebni ludzie za to. Odnośno materiałów za uczenie na moim kanale na YouTube, ja jestem także począł tworzyć takowe lekcje alfabetyczne. Tutczas tych lekcji, myślę, jest 7 ili 5,
Aktualno jest, jestem na R, R i tak dalej. Potem, no samo rozumna polityka, da? Na przykład, Međuslovianski nie jest polityczny projekt i to jest nam potrzebno strażyti. Za to, no na przykład na serwerie, da? Na Discordie jest bieda, przychodzi Serb, Chorwat i oni poczynają potem mówić jednym drugomu, że ta ziemia to jest chorwacka, ta ziemia to jest serbska, to nie jest potrzebno. Polityka nie może być jakoby w tutom projekcie i z tego powodu, że to by się rozwaliło. Nie moglibyśmy tak robotać. I no na przykład była taka bieda, że przedże Wojciech Merunka szedł do Czechii i mówił, o, ja chcę robić konferencję CISLA, Międzynarodowa Międzysłowiańska Konferencja, i mam projekt, darujte mi denary na to. I przyszli denary od Europejskiej Unii, był patronat prezydenta Czechii i tak dalej, i tak dalej. I tam jeszcze niejakowy patriarch przyszedł i niejakowy archipiskop i tak dalej. Katolicki podpisał się pod tym bez problemu, mnogo dobro, prosto raj. A potem na przykład przyszła wojna i już nie byli denary, da? Poczęli mówić, a może być i to jest nieco z... na przykład z niekakowe rosyjskie wliwy i tak dalej. I my jesmo potem potrzebowali dzielati konferencję sami, bez pomocy od drugich. Tak jak jestem rekol, dobrowolna robota. Ja jestem tako, że niedawno na YouTubie stworzył takowy Patreon, aby uwidzieć i modeli to niekako pomagać w tworzeniu materiałów. No widzimy, jak to będzie. No da, tu jest jeszcze tutaj Patreon i to jest wszystko. To chwała wielka. No możecie pytać i mnie ako chcete. Dobro. Jak mnogo czasu jest? A, bez problemu. Da. Bulgari i Makedoncy i Słowenci i Lużyczani. To są te języki, które są dość dalekie od drugich słowiańskich języków. Na przykład, tak jak tu jest napisano, gramatyka. Za to ja na moim kanale na YouTubie począł jestem mówić, że Međuslovianski jest rozumliwy przybliżno wszystkim słowiańskojęzycznym ludziom bez uczenia. Na przykład w Chorwacji, w Serbii tam nie są wielkie problemy. Z bulgarskim i makedońskim była na przykład stworzona wersja međuslovianskiego z prostoją gramatyką Slovianto. Tam nie jest nikaka deklinacja. Przybliżno. Tam możesz prosto mówić ja idę do domu, ili nieco tako, daby Makedoncam to i Belgaram to było wyższe rozumliwo. Jest możliwe tako, że nie mnogo i zmieniać strukturę języka, to znaczy na przykład nie mówić ja vozil jesm s avtom, da? No, na primjer, ja vozil jesm sen s avtom i tako dalje. Da by to było wyższe rozumliwo. Tako, że myslim, nie znam to dobro, no myslim, że w Słowenii może być i problem i z tego powodu, że tam jest daleka leksika. I tak myślę, że međuslovianskie może być i pomoc za uczenie drugich słowiańskich języków, Bulgaram, Makedoncam, Słowencam, ale z takowym ekspresnym rozumieniem, bez nikakiego uczenia, może być i problem. Akoby mówić oko w oko, da, jeden z drugim, to myślę, może być i problem, który jest możliwo premagati, który jest możliwo eliminować, no na przykład teksty, tam może być i problem.
No jest jeszcze potrzebno, tak jak jestem rzekł, jest jeszcze potrzebno oceniać rozumliwość, abyśmy my znali w słowniku, które słowa są to fałszywi przyjaciele. Najpierw, kiedy był początek stwarzania słownika, przyszli ludzie i oni tam dodawali, a to słowo jest dobro, to słowo jest dobro. No nie jest możliwe znać 13 języków słowiańskich, wszystkie słowiańskie języki, jako rodny mówiciel, da? To by było potrzebno być niejakowy genii. Za to jest potrzebna robota ludzi z mnogich słowiańskich krain, aby to dobro ocenić. Da. I tak jest rozwiązanie, rozwiązanie tego problemu. Jest odnośnie literatury, jest Mały Princ na Międzysłowiańską. Z Antoine de Saint-Exupéry to napisał. To jest wersja tego. Potem jeszcze jeden z naszych artystów, Melac, on stworzył książkę, która ma 300 stronic. Wielka robota i aktualnie oni tam działają weryfikację rozumliwości i ona będzie gotowa. No jeszcze są na przykład piosenie, są niejakowe poemy. Nie jest mnogo knig na Międzysłowiańską. Z tym prosto są potrzebni dobrowolcy i także potrzebna jest robota ze słownikiem. Da. Są plany, aby wodzić wyższe tako materiałów dla zanesłowianów. No jest książka Wojciecha Merunki za angielskich mówicieliów. Ona się imenuje Interslavic Auxiliary Language, ili nieco podobno. I to jest materiał, który może służyć ludziom, na przykład z Anglii i tak dalej. To jest pisane na angielskim języku, jest także ruska wersja i była przygotowana niejakowa chorwacka wersja. Także na Discordzie jeden człowiek stworzył uczebnik międzysłowiańskiego na angielskim, myślę. I taki mają dwa uczebniki. Da, takože. Takože. Da, to jest takože, ja jestem takože uczył się międzysłowiańskiego od tego websajta. Jest to oryginalny site Jana van Steenbergena, gdzie jest gramatyka, jest szeroko opisanie, mnogo detali w gramatykę, fonetykę i tak dalej. No alfabet jestem wam już rzekł. Słowio to był język, który był, to była takowa mieszanina gramatyki Esperanto, to nie słowiańska gramatyka, tam na przykład było jedno okno, dwa oknis, da? Nieco tako. I tam byli także niejakowe ruskie słowa i słowiańskie słowa i tak dalej. No projekt generalno był mało popularny i także ludzie od projekta Słowio przeszli do projekta słowiański częściowo. Generalno aktualno Słowio jest mrtwo. Ja nie znam nikogo, kto mówi na Słowio. Da, to pytanie. Ja niekiedy mieszam międzysłowiańskie z italijskim, nie znam za co. Prosto poczynam mówić i mój mózg myśli, że to jest italijskie, i bo fonetyka jest podobna, nie znam jeszcze tako. Ale to myślę, wy możecie sobie odgovorić jako poligloty, jeśli tak lekko pomieszać języki. No ja nie mieszam, nie znam jak wy. To jest dobre pytanie. Myślę, że obydwie grupy to jest cel. Wyższe lekko jest uczyć się
ludziom, którzy są Słowiani, znają niekakowy słowiański język, oni już i mają takowy mały fundament za to. No generalno ja myślę, że medżusłowiański, jako zbor tych najwyższe rozumliwych słów, on jest pomoc wszystkim ludziom generalno, da? Ako ty jest i na przykład i z Anglii, możesz potem od medżusłowiańskiego przeskoczyć i skakać na polskie, skakać na ruskie, jak chcesz. Koliko czasu jest jeszcze? Minuta. Dobro. Rozumiem li ja lepiej słowiańskie języki? Da, tak jak jestem mówił. Mogą czytać Wikipedię, mogą słuchać podcasty na ukraińskim, na ruskim, na serbskim i tak dalej, i tak dalej. Ako bych uczył się systematycznie tych języków, prosto siedział z gramatyką i czytał słowa i tak dalej, słowniki i nieco drugo, znałbych jeszcze lepiej. No, ja jestem prosto leniwy. Da, toj genitiv ili akuzativ, to jest moje osobliwo polsko mówienie. Nie są takowe, jak obiekty, stroge prawila odnosno padeżew gramatycznych, genitivów, akuzativów. Ważne jest, aby to było rozumliwe, da? No, Poliak będę mówić nemnogo wyższe polsko, Chorwat będę mówić nemnogo wyższe chorwacko, no tako jest. Da. Oj, to jest tako, że o tym byli długie dyskusje tam mnogo lat. Generalno aktualno są teraz liczne stopnie medżusłowiańskiego. Można pisać mnogo komplikowanych bukw, da, pismen, da by na przykład uczyć się, jak konwertować medżusłowiańskie do drugich języków. Można równo pisać darze jedino z i, bez y. No, generalno kompromis był takowy, że y może być i dobro, kiedy na przykład chcesz rozliczać słowo byti i biti, da? I z tego powodu, że udarzenie, te akcenty w słowiańskich językach są mnogo rozliczne, da? I nie jest możliwość zrobić takowy jeden centr. To by nie pomagało w rozumieniu. Trzeci alfabet. To jest glagolica. To jest starocyrkowno-słowiański alfabet, prosto takowy tradycyjny alfabet. Aktualno, głównie tam jedino w Chorwacji. Piszą na glagolicy w niekakowych liturgicznych knigach. Ja prosto lubię glagolicę. Takowo zajmliwo staropismo i niektórzy ludzie piszą na glagolicji w medżusłowiańskim, no to jest takowa nisza. Dobro, okej. Okay. Mi jest już potrzebno kończyć. Tako chwała wam wielka. No, dobry...